dzisiejszym odcinku o tym, jaki problem od prawie 3 lat trapi województwo opolskie i częściowo sąsiednie regiony, o tym, jak nie skończyć jak legendarny popiel, którego zjadły myszy, i przede wszystkim o tym, jak sobie radzić z myszami. Zapraszam, Przemek Winiarski. Od około 3 lat teren opolskiego jest nawiedzany przez dość ciekawą plagę. Myszy, które nie do końca są myszami. O co chodzi? Szacuję tak na podstawie moich własnych obserwacji, że w około 70% to jest tak naprawdę nornik polny. O czym nam to mówi? Jaka to różnica między nornikiem a myszą? No przede wszystkim chodzi o całkowite inne podejście do tematu, o całkowite inne zwalczanie. O tym wszystkim będziemy sobie mówić w dzisiejszym odcinku, ale najpierw myślę, rzecz warta wspomnienia. Najdalej 2 dni temu ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa, jak mamy radzić sobie z myszami. Wiele takich organizacji, takich zrzeszeń rolniczych starało się i wnioskowało o dopuszczenie takich rzeczy jak tiodan warunkowo na pewien czas, tak żeby no, pozbyć się jednorazowo tak naprawdę problemu. Na rzeczy takie jak tiodan w moim mniemaniu, w moim odniesieniu uważam, że nie ma absolutnie szans. Była to substancja tak niesamowicie szkodliwa, że nie wierzę osobiście, że ktokolwiek dopuści to do użytku. Inną sprawą jest, że rolnicy bądź jakieś tam większe firmy chcące zarobić radzą sobie, ściągając gdzieniegdzie na lewo pewne substancje, które no skutecznie tutaj jak na razie pomagają. Ten temat pominimy, bo jest to oczywiście no niedozwolone, ale skupmy się na tym, jak możemy sobie poradzić z tą plagą myszy. Wracając jeszcze do tego rozporządzenia, mam troszkę wrażenie, że zostało ono napisane przez ludzi, którzy siedzą w ciepłym gabinecie i nie mają kompletnie żadnego pojęcia o tym, co tak naprawdę dzieje się na polu. Niestety, ale jedno z zaleceń pozwolę sobie zacytować. Czasowo zrezygnować z uprawy uproszczonej i przejść do klasycznej orki. No cóż, jest oczywiście, w jakimś stopniu na pewno pozwoli nam to zredukować populację myszy, ale dalej to jest problem kolejnego namnażania się pokoleń myszy. Przechodząc już może do metod walki z myszami. Jak widzicie tutaj dookoła mnie takie dość wygryzione pole. Tutaj jest ogólnie zasiany poplon plus przetalerzowane ściernisko po rzepaczysku. W takich pól z takimi wyjedzonymi miejscami jest w województwie opolskim bardzo dużo. Przoduje tutaj region około miejscowości Głogówek, gdzie rolnicy mieli do tego stopnia problem, że zbierali około 0,5 tony do tony jęczmienia z hektara. Reszta wszystko było zjedzone. Postaramy się załączyć zdjęcie, w którym będziecie mogli zobaczyć, jak takie miejsca na naszym terenie tutaj wyglądały jeszcze przed żniwami. Skuteczne metody walki z myszami. Przyznam szczerze, że przygotowując się do odcinka i zauważyłem, że tak naprawdę zgodnych z etykietą jest bardzo mało. Dlatego opowiem Wam, czego nie wolno robić, a co jest stosowane tutaj w regionie. Oczywiście zatrute ziarno. I tak naprawdę tutaj się kończy
metoda walki z myszami, bo w zależności czym zaprawione jest to ziarno, według etykiety możemy w wybranych miejscach tak naprawdę tą trutkę rozkładać. Wiadomo, że mając takie kopczyki i takie otwory, jak tutaj mamy na polu, my musimy to zatrute ziarno wrzucić do środka. Oczywiście według etykiety ziarna zaprawionego bromadiolonem nie możemy tego robić. Natomiast z fosforkiem cynku no jest rzecz zgoła odmienna. Co jeszcze tutaj się wykorzystuje, a z czego nie wolno robić? Na pewno i w moim odniesieniu najskuteczniejsze rzeczy to są saszetki oparte właśnie o ten wcześniej wspomniany bromadiolon, bądź kostki, bądź po prostu różnego rodzaju płatki, wiórki itd., itd. Dlaczego? Nornik polny nie będzie zainteresowany w takim stopniu zatrutym ziarnem, w jakim stopniu będzie zainteresowany pastami czy tymi wspomnianymi saszetkami, w których są odpowiednie substancje wabiące. Na moim przykładzie, mojego jęczmienia w żniwa 2020 uważam, że tylko dlatego udało mi się uratować mój jęczmień, gdyż około 1,5-2 tygodnie przed koszeniem stosowaliśmy jeszcze saszetki. Dla porównania około 20 km dalej na plantacjach, na których nie było to zastosowane, plony wahały się, tak jak wspomniałem, do około tony jęczmienia z hektara. Co jeszcze można zastosować? Myślę, że zawsze warto używać zatrutego ziarna, aczkolwiek to, że punkty handlowe w okolicy wykorzystały moment i kilkukrotnie podniosły marże na zatrutym ziarnie, doprowadziło do tego, że rolnicy zaczęli radzić sobie na własną rękę. Co to znaczy? Zaczęto kupować bromadiolon w płynie, popularny toksan, i samemu sobie zaprawiać te ziarna. Jaka jest proporcja? 7 do 10 kg na litrową butelkę płynu toksan, czego, jak już wspominałem, nie wolno robić. Rzecz, która wyszła całkowicie przypadkiem, a która okazała się niezwykle skuteczna w zwalczaniu myszy na polu, to głęboszowanie. Podczas przygotowywania ścierniska po jęczmieniu pod rzepak ja u siebie wykonywałem taki zabieg głęboszowania i zauważyłem, że rzeczywiście zredukowało to niesamowicie populację myszy. Następnie już podczas orania zauważyć można było bardzo, bardzo zredukowaną populację myszy. Jedną z ciekawych też metod radzenia sobie z gryzoniami, na jaką wpadli tutaj okoliczni rolnicy przed samymi żniwami, gdzie to trucie już jest oczywiście w jakiś tam sposób utrudnione przez rosnące zboże, było wkopywanie wiader na polach. Na czym to polegało? Otóż kupywało się specjalnie dość głębsze wiadra, wkopywało się je tak równo z ziemią, po czym tych myszy było tak dużo na polu, że po prostu wpadały do tych wiader. To niestety wymagało tego, że trzeba było codziennie te wiadra opróżniać. Stwarzało to też inny problem. Otóż jak radzić sobie z tymi złapanymi myszami? Po prostu bardzo duża część ludzi wywoziła to do okolicznych lasów. A więc podsumowując. Jeżeli możecie, wykorzystajcie głębosz jeszcze w tej uprawie przedsiewnej. Jeżeli chodzi o chodzenie już potem po polach i eliminowanie pojedynczych otworów myszy,
Na pewno ziarno, jeżeli chcecie sobie zredukować troszkę te koszty, to oczywiście, tak jak wspominałem, czego nie wolno robić, jest to zaprawianie ziarna toksanem. Następnie saszetki i wszelkiego rodzaju sztuczne przynęty. Moim zdaniem są to takie, na podstawie moich oczywiście obserwacji, są to takie trzy najskuteczniejsze metody. A jakie wy macie skuteczne metody na radzenie sobie z myszami? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pochwalcie się swoimi metodami. Na pewno to pomoże rolnikom na skuteczne zwalczanie myszy. Zapraszam też do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. Zapraszam na kolejny odcinek. Przemek Winiarski.